Tory przedstawia. Tomasz mróz. Dziecięce zabawy. Czyta Krzysztof Plewako-Szczerbiński. Jeden. Zabójstwo wspólnika. 1967. Razem. Dwóch mężczyzn z wysiłkiem przesuwało skrzynkę po podłodze. Poddawała się ich wysiłkom z oporem, wydając przeraźliwy, skrzypiący odgłos podkutego dna trącego stalowymi wzmocnieniami o beton. Jeszcze trochę. Skrzynia znowu przesunęła się o kilkadziesiąt centymetrów. Po kolejnych dwóch zrywach uznali, że robota została wykonana. Prostopadłościenny kształt w całości tkwił w czarnej czeluści Oparli się o ścianę, odpoczywając po wysiłku noszenia i przesuwania dość ciężkiego pojemnika Jednak po chwili, gdy tylko nieco uspokoili oddech Zerwali się i podbiegli do drzwi, żeby sprawdzić, czy nikt nie był świadkiem ich manipulacji Echo kroków rozeszło się po betonowej konstrukcji i zgasło w zakurzonych załomach ścian, nikogo nie napotykając. Poza nimi nie było tam żywej duszy: jedynie oni, ta skrzynia i setki metrów ciemnych korytarzy. Co teraz, jak się umawiamy, jeden z nich wyciągnął papierosa, zapalił, a chmurka dymu uniosła się nad jego głową. Z nikim się nie umawiam, odburknął jego towarzysz. Ja tu dowodzę. Masz czekać na informacje. Drugi rzucił papierosa na ziemię. Toś ty taki kolega? Tylko wtedy jestem dobry, kiedy mnie potrzebujesz, a jak załatwione, to stulić gębę i czekać. Nie tak wcześniej ustalili. Już on wytłumaczy ręcznie temu samozwańcowi, kto dowodzi, a kto ma czekać na decyzję. Zaatakowany nie był jednak zaskoczony reakcją wspólnika. Wsadził rękę do kieszeni i wyszarpnął stamtąd mały czarny pistolet. Padł strzał. Idący na niego osobnik zamarł w pół kroku spojrzał zdziwiony na wylot lufy potem przeniósł wzrok na swoją pierś gdzie zatkwiła mała czerwona plama gdyby ją szybko namoczyć w zimnej wodzie i potrzeć mydłem to koszula byłaby jeszcze do odratowania jednak pojawiła się również dziurka z brzydko poszarpanymi brzegami. To pogarszało sprawę. Z przodu będzie widać każde zacerowanie, niech to szlak, najgorzej wyglądał człowiek pod materiałem. Nagle pobladły, słaniał się przez chwilę na nogach, by w końcu opaść na kolana i oprzeć głowę o brudną posadzkę. On jednak nie zważał na zalegający kurz i śmieci. Ręka szukała chwilę czegoś na piersi, właśnie tam, gdzie uszkodzili mu koszule. Ruchy stawały się z sekundy na sekundę coraz bardziej niemrawe, jakby ospałe. W końcu dał spokój. Przestał się martwić o ubranie, o ustalenia z kolegami, o czyjąkolwiek obecność. Na zawsze przestał się martwić o cokolwiek. Cholera. Mężczyzna zamarł z jeszcze ciepłym narzędziem zbrodni w ręce. To co było ostatecznością, planem awaryjnym niemal nieprawdopodobnym, zrealizowało się w ułamku sekundy. Co teraz? Jak każdy mało prawdopodobny scenariusz, tak i ten nie był dopracowany w szczegółach. Człowiek rozglądnął się bezradnie, następnie westchnął i pochylił się nad zastrzelonym. Żyje. To byłoby najgorsze rozwiązanie, gdyby żył i potrzebował pomocy. A on miałby go wieść do szpitala i tłumaczyć się z kuli w ciele? Może jeszcze kogoś tu przyprowadzić? Nigdy. To akurat była najpewniejsza i niepodlegająca wątpliwości część planu. Nikt niczego nie może wiedzieć. Po kilkunastu sekundach rysy twarzy stwardniały wraz z powziętym postanowieniem. Donory z tym truchłem. Pochylił się nad ciałem, przystawił ucho do piersi, uważając, aby nie ubabrać się krwią. Potem przyłożył dłoń do jego ust. Postrzelony nie oddychał. Trup. Uspokojony chwycił go pod ramiona i wciągnął bezwładne ciało w ślad za skrzynką. Ciężko dysząc, wpychał zwłoki za drewniany kształt, który zajmował sporą część malutkiego pomieszczenia. Na szczęście w betonowej wnęce zostało jeszcze trochę miejsca w sam raz na leżącego człowieka. Ułożył go na wznak, poświecił latarką, sprawdzając, czy dobrze leży. Przez głowę przebiegła mu myśl, denerwująca jak diabelski chichot towarzyszący ludziom przy ich upadkach i haniebnych momentach życia. Ktoś w jego wnętrzu śmiał się z niego, z jego wzruszającej, ale i bardzo sztucznej troski o wygody zamordowanego kolegi. Nagle się wzdrygnął. Światło latarki musnęło twarz zamordowanego, a w niej widoczne otwarte oczy. Wcześniej były zamknięte? Dałby sobie rękę odciąć, że były zamknięte. Skonał, czy może jeszcze oddycha i wypatruje litości resztką sił. Nie miał odwagi ponownie się upewnić. Wyskoczył jako oparzony z wnęki, zatrzasnął włas, a potem zasunął przygotowaną zawczasu gipsową płytę. Dość dobrze imitowała ściany i na pierwszy rzut oka trudno było się domyślić, że skrywa stalowe drzwiczki włazu do wnęki. Wszystko udało mu się zamknąć w kilka sekund, wielokrotnie szybciej niż przewidywał wcześniej. To chyba stres zwielokrotnił jego siły. Gdyby tylko dobrze znał losy tej skrzynki i zawartego w niej skarbu, nie byłby taki pewien, że to jedynie sprzyjające okoliczności pchały go w kolejne nieprzewidziane koleje tej historii, a pogrzebanie kogoś żywcem to tylko część kosztów, które są niezbędnym elementem planu, gdy ktoś chce mieć dla siebie złoto ukryte w skrzyni. 2. Szatańskie złoto. W XIX wieku w małej dolnośląskiej wiosce zagubionej wśród lasów i łąk, pojawił się pewnego dnia człowiek skupujący pobliskie ziemię. Zazwyczaj za bezcen, jeżeli jakiś oporny chłop był przywiązany do ojcowizny ponad ludzki i finansowy rozsądek, wtedy napotykał bandę rosłych żołnierzy z dalekich krajów, dobrze wyszkoleni posłuszni jedynie woli swojego pana. Łatwo robili porządek z krnąbrnymi. Po kilkunastu miesiącach targów i walk z miejscowymi posiadaczami gruntów, zaczęły powstawać zalążki największego w ówczesnej Europie koncernu górniczo-hutniczego. Nikt nigdy wcześniej nie bogacił się szybciej niż ten Niemiec, rozwijający swój biznes na niespotykaną skalę i wprowadzający wręcz wizjonerskie rozwiązania do ówczesnego przemysłu. W latach 30. XX wieku spadkobierca założyciela jeszcze bardziej rozwinął zakłady, korzystając z osiągnięć ojca i wspaniałej koniunktury, kreowanej przez wzmożone zbrojenia nazistowskiej III Rzeszy przed II wojną światową. Te prosperity ucięła przegrana dla Niemców wojna. Przed wkroczeniem armii czerwonej na te tereny. Fabryki zostały ewakuowane, a złoto rodowe ukryte w kopalnianej sztolni, którą bogacz zasypał za pomocą materiałów wybuchowych. Plotka głosi, że on sam przy tym zginął, jednak pojawiły się również pogłoski, że cudem przeżył i od tego dnia oczekuje możliwości odzyskania bajecznego skarbu. Odnośnie do samego majątku rodziny niemieckiego fabrykanta, wielu ludzi upatrywało w niesamowitej skali bogactwa i tempie jego zdobywania pomocy szatana, a samo złoto uznawano za diabelski instrument podboju ludzkich dusz. Zarówno życiorysy obu fabrykantów ojca i syna jak i los wielu innych ludzi z nimi związanych, świadczyły niezbicie o tym, że to bogactwo szczęścia nie daje i dobrze się stało, że na wieki zniknęło pod ziemią. Jedyną pozostałą na powierzchni resztką tego majątku była niewielka skrzynka pełna złota, przeznaczona na zapłatę dla pomocników pracujących przy chowaniu skarbów sztolni. Jak wielu Niemców, tak i oni nie zdołali przeżyć pierwszych dni władania Armii Czerwonej na tych terenach. Zginęli, a złoto czekało na swojego znalazcę. Na takiego nie trzeba było długo czekać. Większość czerwonoarmistów zajmujących ziemie niemieckie miała jeden podstawowy cel, który starała się zrealizować podczas wojny: przeżyć, wzbogacić się i skorzystać z życia. Kończyło się to falą grabieży, rozbojów i gwałtów, dokonywanych przez żołnierzy radzieckich i państw sprzymierzonych, pijanych zdobycznymi trunkami, radością ze znalezionego na zachodzie bogactwa i poczuciem bezkarności w podbitym kraju. Skrzynka, pozostawiona w samochodzie porzuconym w bocznej uliczce przykopalnianego osiedla, dostała się początkowo w ręce dwóch soldatów, oficerów niższego szczebla, młodszego komwzwoda Zajcewa i attylnego komandira Husowa. Ci w pierwszym zapale postanowili wziąć dla siebie tyle, ile byli w stanie schować w warunkach wojennych, a o pozostawionej reszcie znaleziska zameldować swojemu przełożonemu lejtnantowi Karmininowi. Sądzili, że tym wybiegiem jednocześnie się wzbogacą i pozostaną bezpiecznie lojalni wobec władzy. Karminin przyjął meldunek, osobiście sprawdził zawartość znaleziska i pochwalił podwładnych za wierność zasadom uczciwego czerwonoarmisty. Gdy tylko uczciwi żołnierze odeszli, aby opić udaną akcję, podpisał rozkaz ujęcia ich z oskarżeniem o zdradę i kolaborację. Rozkaz wypełniono tego samego dnia, a następnego wykonano wyrok śmierci, również podpisany przez Karminina. Wszystko zgodnie z naczelną zasadą Sowietów: śmierć szpiegom, nieraz wykorzystywaną do wewnętrznych porachunków w armii. Powodem tych czynów była rzecz jasna chęć usunięcia świadków, wzbogacenia się jego samego. Skrzynia wylądowała w piwnicy jednego z opuszczonych domów przy rynku zajętego miasta, do której miał klucz jedynie Karminin. Obcych szperaczy i szabrowników odstraszał napis, informujący, że jest to obiekt przeznaczony na potrzeby wojska i dodatkowo zaminowany od piwnic „postrych”. Pomimo, że logiczne się wydawało nie zaminowywać własnych obiektów wojskowych, to napis działał skutecznie, a szczególnie niepokornych intruzów odganiał postawiony strażnik. Rozkazy dowództwa nie pozwoliły dzielnemu lejtnantowi na pozostanie w mieście i organizację bezpiecznej drogi ewakuacji zdobyczy. Ruszył on na Berlin, zostawiając na straży wiernego, ale i niezbyt rozgarniętego, krasnoarmiejca Waliszczewa. Waliszczew dzielnie pilnował domu, pokazując braciom z armii czerwonej papiery z rozkazami od Karminina, a do wszystkich pozostałych strzelając bez uprzedzenia. Jednak w kilka tygodni po przejściu frontu zmienił się typ funkcjonariuszy myszkujących po zajętych terenach. Formacje typowo bojowe, wlokące się za nimi tabory oraz bandy maruderów oddaliły się na zachód, natomiast podbite tereny zaczęło kolonizować NKWD. Typowy funkcjonariusz wszechwładnej służby bezpieczeństwa Związku Radzieckiego był elitą intelektualną radzieckiej armii, o kilka klas przewyższając przeciętnego żołnierza w umiejętnościach logicznego rozumowania i sprytu. Natomiast Waliszczewa o kilkanaście, a o ile ten nie był właśnie upojony do nieprzytomności samogonem, wtedy różnica intelektualna jeszcze się powiększała. Dlatego nic dziwnego, że w niedługim czasie skrzynia wpadła w ręce komendanta miasta Kozłowa, a Waliszczew został rozstrzelany za zdradę i kolaborację. Również za Karmininem wysłano rozkaz ujęcia z oskarżeniem o zdradę i kolaborację, jednak dzielny lejtnant zginął już wtedy na przedmieściach Berlina, nie doczekawszy realizacji jakiegokolwiek ze swoich planów związanych ze złotem. Gdy tylko Kozłow dobrał się do skarbu, przetransportował go do jednego z budynków warsztatowych na terenie zniszczonej kopalni. Ludzie biorący udział w transporcie byli następnie przenoszeni pojedynczo do innych oddziałów i w miejsca służby oddalone o setki lub tysiące kilometrów. W ten sposób inteligentny Kozłow pozbywał się dyskretnie, ale i bez przemocy świadków, którzy mogliby mu zaszkodzić plotkami oraz kojarzeniem niewygodnych faktów. W kilka tygodni od otrzymania funkcji komendanta miasta pozostał jedynym człowiekiem w mieście, który miał klucz do solidnych drzwi warsztatu i pojęcie, co się za nimi znajduje. Tak oto diabelskie złoto zbierało kolejne ofiary. Nie trzeba było daru jasnowidzenia, żeby stwierdzić, że i dla Kozłowa przygoda ze skrzynią nie skończy się dobrze. Wykreowany przez Stalina radziecki system kontroli wewnętrznej żądał coraz to nowych podejrzanych o zdradę, a wraz z zakończeniem działań wojennych i falą powracających do ojczyzny żołnierzy wzmożono poszukiwania zdrajców we własnych szeregach. Pod koniec lat czterdziestych Kozłow dostał nominację na wyższe stanowisko i rozkaz bezzwłocznego powrotu do Moskwy. Zorganizował to tak, żeby zebrany w kilka lat majątek po wojnie wrócił razem z nim. A jednym z ważniejszych punktów była skrzynia. Opisana ostrzeżeniami jako niebezpieczny odpad medyczny, rozpoczęła swą drogę do Związku Radzieckiego na rampie kolejowej jednostki wojskowej, czekając na rozkaz od Kozłowa z nowego stanowiska w Moskwie. Niestety wezwanie nie nadeszło. Kozłow został po powrocie aresztowany pod zarzutem zdrady i kolaboracji z wrogami Związku Radzieckiego, a po krótkim i bolesnym śledztwie został zesłany do Łagru na północy Imperium, gdzie umarł w 1952 roku z głodu i wyczerpania. Skrzynka, nie doczekawszy się rozkazu wyjazdu, została ponownie ulokowana w magazynie jednostki wojskowej i przez kilkanaście lat była skrzętnie omijana przez wszystkich, którzy odczytali odstraszający opis jej zawartości. Do czasu. W roku 1967 dwóch polskich pracowników technicznych, robiących przegląd instalacji elektrycznej magazynu, Odkryło przypadkowo jej zawartość. Okazało się, że nikt w jednostce wojskowej nie ma pojęcia, co się w niej znajduje ani skąd się tam wzięła. Po prostu stała przez tyle lat, że zdążyło do niej przywyknąć już kilka pokoleń strażników i magazynierów z ciągle wymienianej obsady obiektu wojskowego. Elektrycy wzmocnili kamuflaż złota, podrzucając na wierzch otwartej skrzyni trochę złomu i pudełek z kolejnymi napisami ostrzegającymi przed szperaniem, tak aby nikt nie domyślił się prawdziwej zawartości. Następnie, przekupiwszy wojskowych magazynierów kilkoma butelkami wódki, wywieźli zdobycz do opuszczonych budynków zniszczonej kopalni, które nie były zajęte przez Armię Czerwoną, a jedynym ich przeznaczeniem w owych czasach było dawanie fantastycznego miejsca do zabawy chłopakom z pobliskiego osiedla. Czasem służyły one również jako schronienie dla Meneli w zimowe dni lub jako azyl zdesperowanych w swoich rządzach kochanków, nieposiadających pomysłu lub środków finansowych na bardziej romantyczne okoliczności zbliżeń intymnych. Budynki te były solidne, ale i bardzo zniszczone przez dwadzieścia powojennych lat władzy ludowej nad pozostałościami świetności przemysłowej tego regionu. Posiadały również rozległe piwnice. Wszędzie walały się tam rozbite butelki po winie i wódce, śmieci, kawały gruzu, oraz odchody zwierzęce i ludzkie. W takim niezbyt zachęcającym do przebywania miejscu, dwaj mężczyźni postanowili w piwnicznej komórce przechować złoto do momentu, aż będą mogli z niego zacząć bezpiecznie korzystać. Po sprzeczce o to, kto jest ważniejszy w tym duecie, jeden z nich porzucił marzenia o bogactwie na rzecz wiecznego snu w ciemnej jamie. Natomiast drugi zbierał się do wyjścia i modlił, żeby go nikt tu teraz nie przyłapał. Nie miałby już gdzie schować kolejnego ciała. Zgodnie ze swoją diabelską naturą, złoto pochłonęło kolejne ludzkie istnienie. 3. Kim są ci chłopcy? 1967 Tak jak często sprawdza się przed wyjściem z domu, czy woda w kranie albo gazowy płomień pod garnkiem z zupą są zakręcone, tak i w tym przypadku człowiek obchodził to brudne pomieszczenie, upewniając się, że żaden, nawet najmniejszy ślad nie wskazuje na miejsce ukrycia skrzyni i ciała kompana. Rozrzucił pod zasuniętą płytą trochę kamieni i rozkruszonego szkła, którego pełno tu zalegało po kątach. Poruszył nogą kurz na podłodze, tak żeby smugi ułożyły się chaotycznie w różnych kierunkach i nie było śladu przesuwania ciężaru. Po kilku minutach pracy uznał, że pomieszczenie jest dostatecznie przygotowane, by udawać, że nic w nim nie ma. Odetchnął głęboko, być może z ulgą, że akcja się udała, jednak twarz nadal wyrażała napięcie. Po głowie kołatała się myśl, że jest mordercą, nic tego już nie zmieni i żadne skarby nie odkupią śmiertelnej winy, wiecznego piętna. Zacisnął usta, jakby zastanawiając się, co teraz począć. Może walczył z własnym sumieniem, podpowiadającym, słabnącym z minuty na minutę głosem, alternatywne rozwiązania dla zaistniałej sytuacji. W końcu machnął ręką i skierował się do wyjścia. Wtedy to usłyszał. Słabe, nierytmiczne, ale wyraźne uderzenia o stalowe drzwi. Płyta tłumiła odgłosy, ale on był blisko. Słyszał je dokładnie. I do tego jęk, jeszcze cichszy od odgłosu pięści uderzającej o metal, ale dostatecznie słyszalny w tle. Nerwowo przełknął ślinę. Co teraz? Przecież nie miał majaków. Tamten jednak żył. To było jak znak, dana przez Boga szansa, aby zejść z drogi, która skazywała bliźniego na śmierć, pozbyć się brzemienia. Jednak, od momentu Szybki jak błysk światła chwili kiedy podjął decyzję o naciśnięciu spustu, stał się innym człowiekiem a właściwie wyzbył się ludzkich emocji i odruchów i teraz krok po kroku zagłębiał się w ten stan odsuwać płytę, otworzyć pancerne drzwi, spojrzeć niedoszłej ofierze w oczy, a przede wszystkim stracić złoto lub podzielić się nim? Nigdy po co zmieniać dobre plany prowadzące wprost do bogactwa i lepszego życia z taką raną postrzał Nikt nie przeżyje. Nie myślał na razie o tym, jak się tam z powrotem dostanie, jak wytrzyma widok i zapach ciała osoby, którą właśnie skazuje na śmierć w długich męczarniach. Już nie impulsywnie, nie w obronie własnej lub w przebłysku paniki, lecz na chłodno i metodycznie. Szaleństwo zapłonęło w jego oczach spokojnym, ciągłym ogniem. Nie zrezygnuje z tej wielkiej szansy od życia! Jednak teraz trzeba dopilnować, żeby nic niespodziewanego się nie wydarzyło, żeby nikt nieproszony się tu nie pojawił. Znowu uderzenia i jęk, przechodzący powoli w bolesną skargę na cierpienie i niesprawiedliwość tego świata. Trzeba to wytrzymać. Chcesz być bogaty? Chcesz być wolny? Wytrzymaj te godzinę, może dwie, kiedy ranny kolega na krawędzi życia błaga cię o pomoc. To idealny trening dla życiowego twardziela, który nie lituje się nad ofiarami prawa silniejszego kosztem słabszego. Nie ugnie się. Po kilkudziesięciu minutach odgłosy zamilkły. Szansa powrotu z drogi zbrodni została zmarnowana. Odczekał kolejnych dwadzieścia minut, dla upewnienia się, że nic się już nie wydarzy. Ponownie oprzedł pomieszczenie, nawet zaglądnął za płytę, tak jakby słabe uderzenia umierającego człowieka mogły naruszyć warstwę stali. Jednak to, co obiektywnie oczywiste, było dla jego rozkołysanej świadomości w tym momencie bardzo niepewne. Wszystko trzeba sprawdzać wszystko odsuwać od siebie lub niszczyć tak aby nic nie zagroziło realizacji planu uspokojony obrócił się ku wyjściu wtedy wyczuł że ktoś jeszcze był w budynku nic nie zobaczył i nie usłyszał jednak sygnał przeszywający jego trzewia był jasny i przerażający nie był sam i być może ktoś go widział wbiegł w piwniczny korytarz o ile pomieszczenie z wnęką oświetlał malutki świetlik pod sufitem, tak tam czerni mieszała się z szarością jedynie dzięki dwóm okienkom na krańcach. Nikogo nie dostrzegł. Może to było tylko złudzenie? Nerwy, napięte jak postronki, nie wytrzymały tej próby. Nie był pewien, że usłyszał stuknięcie, tym razem wyraźne. Dobiegające od strony schodów na lewym końcu piwnicznego korytarza, rzucił jeszcze raz okiem na kryptę ze skarbem i zwłokami wspólnika. Następnie, unikając hałasu, ostrożnymi ruchami zaczął się przesuwać ku schodom wyjściowym. Dopadł rogu i gwałtownie z za niego wyskoczył. Pustka. Szare betonowe schody trwały w niezmąconej ciszy. Jeden mały problem i już nerwy siadają. Co będzie dalej, jak się tak spalasz już na samym początku? Strofował się w myślach. Oddychał szybko, urywanym rytmem zmęczonych płuc. Potem krok za krokiem wspiął się na parter. Tu wpadało więcej światła. Wszechobecny brud, kurz i śmieci były dużo lepiej widoczne w słonecznych refleksach wpadających przez otwory okienne z powybijanymi szybami. Stanął zdezorientowany. Tam również nikogo nie było. Dopadł do najbliższego okna, skąd widać było wyjście z budynku. Przez gęste zarośla, okalające alejkę dochodzącą do bramy głównej budynku, przedzierało się kilka postaci. Nie można było rozpoznać dokładnie sylwetek, ale ich wzrost i zwinny sposób poruszania się sugerowały, że to nie są osoby dorosłe. Dzieci? Mężczyzna zaklął. Przez chwilę rozważał poziom niebezpieczeństwa dekonspiracji. W końcu rzucił się w pogoń. Jednak ta chwila niepewności, braku zdecydowania, zaważyła na losach pościgu. Kołyszące się zarośla już zastygły, poruszane jedynie od czasu do czasu monotonnymi podmuchami wiatru. Brnął przez chaszcze w kierunku ulicy. Był wolniejszy niż tamci, i prawdopodobieństwo dogonienia intruzów malało z każdą sekundą. Już wcale nie było pewne, czy uciekli właśnie w tę stronę, w którą on teraz zmierzał. Droga za pasem zieleni się rozwidlała, można było wejść na kopalniany teren najbliżej dawnego biurowca, ale również przedostać się przez bramę towarową oddaloną o kilkadziesiąt metrów. Oprócz tych dwóch głównych możliwości istniało w tym terenie dziesiątki innych dróg ucieczki. Wydostał się z zarośniętej alejki, dysząc z wysiłku i emocji. Wypadł na ulicę przylegającą do terenów byłej kopalni. Patrząc w lewo, zauważył czterech chłopaków odjeżdżających co sił w nogach na rowerach. Nie miał szans ich dogonić. Zaklął pod nosem i już miał zawrócić w stronę budynku, kiedy zauważył, że nadchodził jakiś inny chłopiec, który minął tamtych i skierował się w jego stronę. Mężczyzna zastygł, zastanawiając się, jak może to wykorzystać. Chłopczyk był coraz bliżej. Brązowe spodnie zaprasowane w kancik, koszula w kratkę, włosy zaczesane do tyłu. Typowy dobry uczeń wracający ze szkoły. Dzień dobry. Uprzejmie ukłonił się mężczyźnie, mijając go. Tamten odpowiedział skinieniem głowy. Zaraz jednak się odezwał. Poczekaj, chłopcze. Miał nadzieję, że jego głos jest odpowiednio miły i nie zdradza zdenerwowania. Tak, proszę pana. Chłopiec zatrzymał się i spojrzał wyczekująco. — Tutaj przejeżdżało przed chwilą kilku... czterech chłopców. Chyba się minęliście. Pomogli mi przenieść ciężki pakunek. I zanim się zorientowałem, odjechali. Bardzo chciałbym im podziękować i dać po piątaku za fatygę. — Ty oczywiście też dostaniesz. Człowiek wetknął rękę do kieszeni, w której jednak natknął się tylko na rewolwer. W panice wyrwał broń, jakby metalowy kształt go parzył. Poszperał w drugiej kieszeni i w końcu wyjął monetę. – Widziałeś ich? Znasz ich może? Wyciągnięta ręka drżała jak gałązka osiki. Chłopiec popatrzył na monetę, potem na twarz nieznajomego. Zmarszył rwi. Widać było, że się nad czymś zastanawia, coś mu nie pasowało w tej sytuacji, może ten słodkawo, fałszywy ton głosu. Może brak jakiegokolwiek pakunku, samochodu albo czegokolwiek leżącego na ulicy, co potwierdzałoby wersję o pomocy i pominiętych w pośpiechu podziękowaniach. Jednak najbardziej prawdopodobne było, że wydarzenia ostatnich godzin, strzał do kolegi, długie wsłuchiwanie się w jęki i drapanie konającego człowieka w stalowe drzwi, powolne przeistaczanie się sprawcy w istotę owładniętą rządzą bogactwa, nawet za cenę życia kolegi, że to wszystko było wypisane na twarzy osoby ofiarującej właśnie pieniądze za informacje. Może jego wstrętna natura widoczna była dla każdego napotkanego na ulicy przechodnia? Trudno było wywnioskować z twarzy ucznia, co myślał o tym spotkaniu. W końcu jednak chłopak wyciągnął rękę, szybkim ruchem porwał podaną monetę, uśmiechnął się i odpowiedział swobodnym tonem. Pewnie, że ich znam. Chodzą do mojej szkoły. Świetnie. Powiesz mi, jak się nazywają? Nie ma sprawy. Chłopaki się ucieszą, że zarobią po piątaku. 4. Test, szkolenie i inne nieoczekiwane atrakcje. Komisarz przytuła klo i sapał gniewnie, czytając pismo po raz kolejny. Rany julek, rany julek, zawodził smętnie pod nosem. Kiedy to minęło? Przecież dopiero co zdałem ostatni. Rzucił się do szuflady i zaczął wertować jakieś papiery. Po kilkudziesięciu sekundach znalazł stary kalendarz i kartkując doszedł do szukanej daty. Rzeczywiście. Mruknął zgaszonym głosem. To już czas. Cóż, znowu trzeba będzie to przejść? Każdy ma swoją życiową golgotę. Wsadził kartkę do koperty i wsunął do szuflady. Też pan to dostał, komisarzu? Posterunkowy Mierczak czytał właśnie swoje zawiadomienie. Owszem, dostałem potwierdził przytuła grobowym głosem Super! Mam nadzieję, że i tym razem padnie jakiś rekord. Na kopertce nie mam szans, tam młodzi wymiatają, ale na dłuższych dystansach kto wie, kto wie, trochę się o stacjo trenowało. Marczak najwyraźniej był nastawiony entuzjastycznie do wezwania. Zerwał się od biurka i podbiegł do kalendarza. Czerwonym markerem otoczył datę. Grubą strzałką pociągnął od zaznaczonej liczby do białego marginesu i wielkimi jak byk literami napisał to straszne słowo egzamin. Przytuła westchnął, widząc, że będzie przez cały miesiąc oglądać czerwone memento, które jak chmura gradowa zawisło nad jego miłą egzystencją. Test sprawności fizycznej, bo tak brzmiała oficjalna nazwa tego wydarzenia, był czymś w rodzaju plagi, która nieuchronnie nawiedzała jego życie w regularnych odstępach. Przechodził już przez to wielokrotnie i równie wiele razy obiecywał sobie, że się w końcu za siebie weźmie, ustalał w głowie plan treningu, dietę, cele krótkookresowe i cel ostateczny.